Kiedyś mógł je wypożyczyć każdy, teraz będą służyć uczniom. Sosnowiec przekazuje stare miejskie rowery szkołom. Pierwsza dostała je dzisiaj. Będą wykorzystywane m.in. do szkolnych wycieczek. Paweł Jędrusik. Do zespołu szkół numer 2 w Sosnowcu trafiło dziś 30 takich rowerów, które do niedawna mogli wypożyczać mieszkańcy. Dobry pomysł, że fajnie, że te rowery powyciągali z magazynów. Też znaczy tego, że porobili nowe i zamiast te wyrzucać, to że je do czegoś używają. Na taki pomysł miasto wpadło w momencie, gdy sosnowiecki rower miejski został zastąpiony przez wprowadzony niedawno metro rower. Szukaliśmy pomysłu na to, jak je jeszcze wykorzystać, bo one są w bardzo dobrym stanie. Są po przeglądzie, są pełnosprawne i myśleliśmy, że chyba najlepiej będzie, jak będą trafiały one do sosnowieckich szkół, do sosnowieckiej młodzieży. Łącznie takich rowerów Sosnowiec przekaże ponad 150. W zespole szkół numer 2 nie ukrywają, że rowery się przydadzą, choćby dlatego, że przy szkole znajduje się miasteczko rowerowe, ale to nie jedyny powód. Dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie rozwój zdrowotności wśród dzieci. tak, Te rowery będziemy udostępniać zarówno na wycieczki rowerowe organizowane przez nas, również indywidualnie do skorzystania w miasteczku rowerowym i do organizacji wszelkich imprez związanych z propagacją sportu i zdrowego trybu życia. Tak? Więc będzie to profilaktyka prozdrowotna. Drugi cel tych rowerów i również naszego miasteczka rowerowego jest taki, no, że wiele się ostatnio mówi na przykład o piratach drogowych i tak dalej. Tak? Wiadomo, tak samo jak ze służbą zdrowia, że łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć. Wkrótce uczniowie będą mogli też wykorzystywać rowery na nowej infrastrukturze. Sosnowiec przygotowuje się bowiem do budowy welostrady, która poprowadzi do granicy z Katowicami. Jeszcze jesteśmy na etapie dokumentacji i planowania. Jak już to będziemy mieli uzgodnione, będziemy mogli rozpisać przetarg na wyłonienie wykonawcy, który już zajmie się budową poszczególnych, poszczególnych fragmentów. Niewykluczone, że przetarg na budowę welostrady uda się ogłosić w przyszłym roku.